Speedwater Coaster o numerze atrakcji 80 znajduje się w strefie ekstremalnej. W dzisiejszym filmie pokażę Wam perspektywę z pierwszego oraz ostatniego wagonika, a także opowiem wiele ciekawych informacji o tym właśnie rollercoasterze. Zatem oglądaj ten film od początku aż do samego końca. Pamiętajcie, aby zostawić subika i lajka, a także podzielić się Waszymi wrażeniami w komentarzach. Dobrze, a zatem... Speedwater Coaster to najwyższy i najszybszy na świecie roller coaster, bijący wszelkie rekordy w swojej kategorii. Jest to zarówno roller coaster, jak i atrakcja wodna. Speedwater Coaster wynosi wagon specjalną windą na aż 60 metrów, a zjeżdżający wagonik osiąga prędkość aż 110 km na godzinę. Pierwszy zjazd jest najwyższy i zjeżdżamy wagonikiem do wody. Można tu liczyć na ciekawe wrażenia, ale najlepsze osiągniemy pod sam koniec przejazdu. Gdzie wjeżdżamy na głębszą wodę i tutaj bywa różnie. Czasem będziemy cali mokrzy, a czasem po prostu mniej. Długość trasy nie została tutaj podana, natomiast przeciążenia wynoszą tutaj 3G, a wagonik na swój pokład może zabrać 10 osób. Energylandia chwali się, że takiego rollercoastera nie ma w USA, Europie czy nawet w Chinach. Okej, a teraz przejdźmy do jazdy.
Dobrze, zaraz przejdziemy do tylnego wagonika, a tymczasem podzielę się z wami dalszą dawką ciekawostek. Na atrakcję wyjść mogą osoby od 140 cm wzrostu i te reguły są ściśle przestrzegane. Zawsze osoba, u której jest podejrzenie, że jest zbyt niska, mierzona jest specjalną miarą. Zakazane jest wnoszenie rzeczy na atrakcje, które znajdują się na tym obrazku, albowiem wszystkie te rzeczy należy złożyć do szafki depozytowej. Koszt takiej szafki na 2023 rok to 14 zł. Z szafki można korzystać przez cały dzień w Energylandii i można dowolnie zmieniać jej lokalizację. Pamiętajcie, aby podczas jazdy ładnie się uśmiechnąć do kamery, gdyż później możecie odebrać zdjęcie pamiątkowe, ale jest ono oczywiście dodatkowo płatne. Będąc w tylnym wagoniku, niestety widoczność mamy sporo ograniczoną, co będzie widać zaraz na nagraniu. Zatem szczerze mówiąc, najbardziej polecam wam jechanie w pierwszym rzędzie. Niestety też z tyłu odczuwać można bardziej taki dyskomfort, gdy wagonik uderza w ziemię, to trochę na tyłku. Subiektywnie powiem, że jest to jedna z moich ulubionych atrakcji, idealna na gorące dni w Energylandii, natomiast często kolejki do niej są dosyć spore. Wrażenia z atrakcji są zawsze pozytywne, a najlepsze w pierwszym wagoniku. Ode mnie to tyle, zatem przejdźmy już do jazdy. Weź no, odwróć. No, przyczynę i na
być na koniec. Ale okulary?